Wracamy więc do naszego świata kariery i zobaczymy, jak się tutaj sprawi nasz zespół, który jest cały czas naprawdę niezłej dyspozycji. No bo jesteśmy na czele League One, czyli już jesteśmy, słuchajcie, to jest trzecia liga angielska i mamy szansę, no tutaj na awans, więc fajnie by było rok po roku awansować do kolejnych rozgrywek, aczkolwiek boję się przeskoku, gdyby nam się udało, znaczy oczywiście chcę i nie zrozumcie mnie tutaj źle, w ogóle pod żadnym pozorem, super, ale boję się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na Championship, bo tam sami widzicie czasami, słuchajcie, że budżety transferowe, a przede wszystkim pensje zawodników są takie, że nie mamy dojścia, ale zobaczymy. Staramy się rozwijać naszych graczy, staramy się robić wszystko co w naszej mocy, żeby ten zespół był jak najlepszy. A jeżeli wy jesteście na kanale Koza Stream, to jako moi asystenci możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie być asystentami, możecie zasubskrybować ten kanał, będzie mi bardzo miło. Ja oczywiście na kanale Koza Sport jestem na live, bo dużo z was, mam wrażenie, że pojawiła się teraz grupa ludzi, która nie wie, że to są archiwa streamów z innego kanału. Koza Stream to jest mój kanał dodatkowy, Koza Sport to jest mój kanał główny, więc jeżeli chcecie być na żywo, to wbijajcie na streama, jeżeli jesteście na streamie, możecie zasubskrybować, bo bardzo dużo komentarzy jest, kiedy streamy, gdzie streamy, no to już odpowiadam, link w opisie na kanale Koza Stream. Jeżeli ktoś ogląda na żywo, to teraz nie wie co się dzieje. Xordan, witam serdecznie w ogóle, bardzo fajnie, że wpadłeś. Dobra, tak więc co się tutaj dzieje? Propozycja prowadzenia kadry narodowej, to nas nie interesuje, ale to co ważne, FA Emirates Cup, a w zasadzie The Emirates FA Cup, skoro już płacą, to czytajmy poprawnie. Przechodzimy dalej i to jest bardzo fajna informacja, no bo jak widzicie budżet nam rośnie, a wtedy zarząd się cieszy, a my dostajemy scouting odnośnie jakiegoś zawodnika, tylko... Tylko nie wiem kto to jest, znaczy nie pamiętam, wrzuciłem go sobie tutaj do scoutingu i wygląda niezbyt przekonująco, dlatego go sobie stąd możemy wywalić już, ale mamy tutaj paru graczy, których sobie wrzuciliśmy ewidentnie i słuchajcie, dzisiaj też w Fucie sprzedawałem karty srebrne, bo buduję budżet na naprawdę fajnego zawodnika, film, z którym zobaczycie za niedługo, ale przy okazji znalazłem sobie tak po prostu dwie karty srebrne, a w zasadzie cztery, które chętnie bym spróbował do nas sprowadzić, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, może któregoś sobie tutaj znajdziemy. Oczywiście wszystkich sobie normalnie, słuchajcie, wyskautujemy, ale to są gracze właśnie z niższych lig angielskich, co prawda ten jest chyba Premier League, ale dobrze, ale jakby wydaje mi się, że możemy sobie ich poszukać tutaj, a nóż, któryś z nich będzie... A nóż, który z nich się będzie nadawał. Oczywiście tutaj nie robimy teraz transferów. Tylko nie wiem, czy to nam znajdzie tak tego zawodnika. Właśnie. Bo on ma apostrof, a tego się nie da zrobić na tej klawiaturze. Spróbujmy może w ten sposób, ale... No nie, bo to jest O'Connell i... I jak jest O'Connell, to jest trochę problem, bo nie mam pojęcia jak się nazywa. Dobra, ale jeszcze mamy Lynch'a. Zobaczmy, tylko który to jest Lynch? To jest bardzo dobre pytanie. Ha! Jestem mistrzem! Sam wam mówię wytyczne, a sam nie znam wytycznych, które chciałbym, ale to był chyba ten Lynch, więc jestem mistrzem. Tak więc to mamy. Zobaczymy, słuchajcie, co będzie tutaj. Jeśli chodzi o O'Connor, bez apostrofu powinno znaleźć. Zobaczmy, o. Nie znajdzie tak, no nie znajdzie, nie działa w ten sposób, bez sensu, słuchajcie, naprawdę to jest bez sensu. I jeszcze jest Żywkowicz, jestem ciekawy gdzie on teraz jest, bo wydaje mi się, że to był kiedyś mega zawodnik, prawda? A w ostatnich, znaczy do kariery on był super, wszyscy go kupowali, wszyscy się nim jarali. A teraz jest Willem tu, a uważam, że jak będziemy już w Championship, możemy kupować zawodników z zagranicy. Oczywiście nie jakieś mega gwiazdy. Ale wydaje mi się, że to będzie miało sens, więc dlatego chciałem zobaczyć sobie jak to będzie. No a teraz słuchajcie, gramy kolejne spotkanie, gramy u siebie. No jesteśmy w formie, słuchajcie, jesteśmy w formie, ale patrzyłem bez spacji i nie było tego zawodnika. Tak samo jak nie było naszych rywali na boisku. 3-0 wygrywamy u siebie, o to chodzi, to mi się podoba. I więcej, słuchajcie, więcej tego typu zwycięstw poproszę. Stara Maksyma Kozy, a w zasadzie Mr. Gołta. Wygrywajmy u siebie, remisujmy na wyjazdach i będzie dobrze. I naprawdę będzie dobrze.
Dobra, tak więc słuchajcie, my lecimy dalej, już prawie 1000 osób na streamie, więc bardzo fajnie, że wbijacie. To nie ten Żywkowicz? Dobra, to potem zobaczyć, ale zobaczymy jak ten Żywkowicz się rozwija, słuchajcie. Może to będzie nasz Żywkowicz, może to będzie nasz Żywkowicz. Zewek, wielkie dzięki za dotację. Elokoza kupuje dotację, Elokoza kupuje udziały, moja ciocia mieszka w tym mieście, w którym grają krewety. No to możesz pozdrowić, co prawda mam uraz do tego miasta, bo zostaliśmy zwolnieni, więc teraz tylko Macclesfield tylko jest w naszych sercach. Ale oczywiście ciocie pozdrów bardzo serdecznie, a my jesteśmy gotowi na mecz z Blackpool. No i zobaczymy jak będzie wyglądało to spotkanie, jest to wyjazd. Williams co prawda nie wystąpi, ale jest to jednomeczowa absencja, więc tutaj niech sobie komputer z nim samemu poradzi. Słuchajcie, jest jeszcze wcześniej na regeny, poza tym nie jestem do końca przekonany, czy na razie chcę iść w regeny. Zobaczymy, jak na razie my mamy swojego Griffitha. Jeżeli Griffith byłby regenem, to byłby chyba regenem Pele, bo jest tak dobry. Naprawdę jestem, słuchajcie, mega zadowolony z tego, jak się to wszystko rozwija. I to, że Griffith jest w ogóle, wiecie, z naszej szkółki, to jest mega budujące. Chalobah tak samo bardzo dobrze nam... Chalobah nam bardzo ładnie się rozwija, no i to mnie cieszy. Krewetki to ponoć najtrudniejszy klub do kariery według opinii społeczności FIFA. Coś o tym wiemy. Coś możemy o tym powiedzieć. Nie, no naprawdę, tam było fatalnie. Słuchajcie, tam było fatalnie się w to, bawić. Może zainwestuj w szkółkę juniorów. Janek, słuchaj, to jest super pomysł. Jakby ze szkółki juniorów pochodzi, zobacz. Naprawdę mamy zawodników ze szkółki juniorów, bo przecież Griffith pochodzi ze szkółki, Lee pochodzi ze szkółki, Turner pochodzi ze szkółki. Tylko problem jest taki, że jest bardzo mało slotów obecnie do trenowania zawodników. I ja i tak muszę rozwijać graczy, więc bez sensu szukać graczy do szkółki, inwestować w to pieniądze, jeżeli ja realnie nie mogę ich na razie rozwinąć. To jest naprawdę słabo zrobione w FIFA. Powinno być tak jak mówię, slot dla zawodników ze szkółki i slot dla zawodników dla zawodników, którzy są już jako seniorzy. To by było naprawdę fajne. Dobrze wygląda ten typ, nie stać nas na niego na pewno, ale to by była fajna inwestycja. Tutaj patrzę, czy jest ktoś, kto mógłby nas potencjalnie zainteresować, jest Ojo. I muszę przyznać, że to by była fajna opcja. Krewetki to jest Morecambe. Musimy zobaczyć, słuchajcie, też troszeczkę pomyśleć o przyszłości prawego skrzydła, bo jak tak teraz zacząłem się zastanawiać, to Wszołek radzi sobie świetnie i do Wszołiego w ogóle nie mamy pretensji, ale wydaje mi się, no właśnie, 28 lat, więc on lepszy nie będzie. Ja nie mam zamiaru się go pozbywać, ale musimy ciągnąć ten zespół do góry, a za niego mamy jedynie Artura, który był rewelacją poprzednich sezonów, ale ale na razie ewidentnie nie jest nam pod, ale jakby już nie pasuje obecnie, więc musimy się zastanowić. Gram teraz z zespołem, który dostał straszliwe bęcki od Manchesteru City w pierwszym spotkaniu, 9-0 z nami, poradzili sobie trochę lepiej, ale nadal bez 3 punktów i to jest coś, co mnie mega jara, że naprawdę jesteśmy w gazie obecnie, słuchajcie, jesteśmy rewelacją tych rozgrywek. Kosa, siema kozo mordo, jak dzień mija? Dobrze, dobrze, dużo do roboty mam, bo szykuje się mi wyjazd, jeden wyjazd na nagrywki do Wrocławia, a potem jadę na tydzień na snowboard, więc już się jaram. Ale z jednej strony jest super, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś youtuberem takim jak ja, jedziesz gdzieś na tydzień, to znaczy, że wcześniej musisz ten tydzień przepracować i tak. Więc będzie naprawdę ciężko. Zawek, Eloko zakupuje udziały. A to było, to nie wiem czemu mi jakoś donaty wyszły w złej kolejności ewidentnie. Okej, okay, no ale ważne, że tutaj mamy to ogarnięte, słuchajcie. Dobra, tak więc lecimy dalej. Kuba, wielkie dzięki za dotację super chatem. Doceniam strasznie. Wielkie dzięki za wsparcie streama. Oczywiście także kupiłeś udział w Macclesfield, no bo przypominam, że jesteś członkiem zarządu. Sia jest niezadowolony, jeśli chodzi o jego czas, znaczy czas, który ma na boisku. Się nie dziwię i ten dach tych też jest niezadowolony. I jakby rozumiem rozczarowanie tych zawodników i też bym pewnie na ich miejscu był nieszczęśliwy, ale z jednej strony hamujemy troszeczkę ich rozwój tym, że oni nie grają. Z drugiej strony oni nam pogłębiają fajnie kadrę. Więc sam nie wiem, a problem jest taki, że jakby
jedyne ruchy, które możemy, to w przyszłym sezonie wykonać, żeby ich wypożyczyć i tak dalej. Więc na razie, słuchajcie, musimy znieść ich miauczenie. I tyle. 404 error. Na serio chce się to komuś oglądać? Widocznie tobie. Przykro mi. Co mogę powiedzieć? Możesz dać treningi wytrzymałości złote, a nie brązowe. To zaraz zobaczę, bo byłem przekonany, że są tylko te jedne. My remisujemy 2-2. Chaplin strzela jedną bramę, Kanon strzela, spoko. Fajnie, że ten Kanon w ogóle rozwinął. To jest naprawdę super sprawa, że ten gościu też skoczył na 70+. No naprawdę dobrze to wygląda, słuchajcie, dobrze to wygląda. Więc zobaczmy. W sumie Mumba ma już niezłą wytrzymałość, jak na gościa w jego wieku. Więc moglibyśmy przeskoczyć na troszeczkę inne treningi, bo tutaj no, te obszary nie wyglądają najlepiej. Sia niech jeszcze się poprawi w tym. Griffiths ma dobry trening. Wilmot, zobaczmy, czy ma lepsze w takim razie, czy jest lepszy trening wytrzymałości. Jest łatwy. Bo ja nie widzę lepszej wytrzymałości niż ta łatwa. W obronie nie będzie wytrzymałości, bo to jest bez sensu. Nie ma innej wytrzymałości niż łatwa. Słuchajcie, nie ma lepszej wytrzymałości niż łatwa, więc on zostaje przy tym. Hipokrytes, wielkie dzięki za dotację. Piąteczka poprzez super chat. Bardzo dziękuję i doceniam. Gratuluję zakupu udziałów w klubie. Więc zostaniemy na razie przy tym, słuchajcie, no. Zostaniemy na razie przy tym. I tyle. Na razie, słuchajcie, zostaniemy przy tym i tyle. Kuba Kykyky, siema, kolejna dotacja przez super chat. Bardzo dziękuję, doceniam bardzo. Nie masz PayPala, jak trzeba sobie radzić. Tam są chyba inne formy dotacji przez donate, ale jakby nie robi mi różnicy, przyznam szczerze. Dobra, tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ktoś mówi, że ten gościu, mam nadzieję, że chodzi o tego O'Connella. Zobaczmy, jeżeli to jest Jack O'Connell, to nie stracimy, patrząc na to, jak on wygląda. A ten Żywkowicz muszę przyznać, że jak na nasze możliwości wygląda nieźle. Ale na razie, słuchajcie, to nas nie interesuje. Zobaczmy Jacka. O. Jest Jack O'Connell. Wielkie dzięki, słuchajcie, nie wiem, kto to napisał, ale jest Jack O'Connell i w dodatku Jack O'Connell gra w Besiktaszu. Jakby wątpię, żeby on chciał teraz, ale gdyby chciał wrócić do Championship, do Anglii, bo Turcja mu nie służy, to my jesteśmy i czekamy. W sumie moglibyśmy też, skoro tu jesteśmy, trochę to przeczyścić, bo na przykład ten gościu nas raczej już nie zainteresuje. No Jack O'Connell jest tutaj przez nas obserwowany. Lynch raczej nie będzie w kręgu naszych zainteresowań. Za to ten gościu wygląda całkiem obiecująco, więc jego sobie tutaj zostawimy. Jako głęboki rezerwowy mógłby nam się przydać, słuchajcie. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze dalej. Ten gościu, no to już na pewno nie jest, jakby, no nie, po prostu. Ojo wygląda spoko, więc on niech sobie tutaj zostanie na razie. Holden, no nie, już takich panów mamy, więc jakby on tutaj nam zupełnie się nie przyda. Marcus Edwards wygląda całkiem przyzwoicie i możemy go spróbować wyszarpać, jeżeli byśmy byli w Championship, bo już będziemy mogli próbować rywalizować kosztowo. Simi, teraz jeszcze dotacja poprzez super chat. Bardzo dziękuję. Doceniam i witam w zarządzie. Witam, gratuluję zakupienia udziałów. A ja muszę przyznać, że ten gość wygląda naprawdę przyzwoicie. Co prawda to już są ceny troszeczkę nie dla nas, ale zawodnik Brentford to jest naprawdę spoko opcja. I ten Jake Hooper z Millwall tak samo wygląda obiecująco. To jest ktoś, nad kim będziemy musieli się zastanowić. Dobra, dalej jest ten gościu, którego bardzo bym chciał, ale ta tygodniówka odstrasza, nie ma co się oszukiwać. 31 000, ale w przyszłym roku to już jest nasza liga. Ten Harper wygląda nieźle, więc jego sobie zostawimy, tego pana także. Ten Davis też zostanie. No ten Lookman to jest absolutnie nie nasza liga. Podpisanie byśmy mogli zaproponować, ale nie stać nas na to, po prostu. Aczkolwiek jak widzicie, możemy negocjować bezpośrednio z tym piłkarzem. Aby go przekonać do przejścia do nas, będziemy musieli zaproponować wynagrodzenie w granicach 14-22,5 tysiąca. No muszę przyznać, że to wygląda nieźle. Sinclaira już raczej nie będziemy chcieli.
Ej, słuchajcie, próbujemy. Bo słuchaj, bo to może, to na przyszły sezon. Ja nie pamiętam, czy mamy w ogóle cokolwiek w budżecie transferowym, od razu mówię, ale ten gościu na przyszły sezon, to może być naprawdę genialna opcja. A ten, on kiedyś będzie nasz. On kiedyś będzie nasz, tylko po to, żeby się zemścić. No bo Tuan Zuebe to jest... I tak on idzie gdzie indziej, idzie do Watfordu. Simi, bardzo dziękuję, doceniam bardzo, również pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, musimy się zastanowić, bo wydaje mi się, że to może być niezła opcja. Ten się skończył kontrakt, jest za młody. Dobra, spróbujmy, nic nie stracimy, zaproponujemy to podpisanie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hipokrytes, wielkie dzięki za dotację. Dobra, masz szczęście, że masz blika. Pozdrawiam, pozdrawiam moderacja Słabeusza. Pozdrów go i przekaż, że jest leniwy śledź i nie ma się, i ma się uczyć do sesji. Przekazuję. To chodzi o Vibę? Nie jestem przekonany. Tak się jak pozdrawiam, dziękuję za dotację. Tasio, John Leko, bardzo szybki, prawy skrzydłowy z West Brom. Zaraz zobaczę. Słuchajcie, mamy 17 tysięcy na pensję. Zakładając scenariusz mega optymistyczny, że awansujemy, to spróbujemy go podpisać. Damy mu 15, to będzie dużo, ale jakby spróbujemy, no zobaczymy. Zignoruj klauzulę odstępnego w tym przypadku. Okej, dobra, taką klauzulę jestem w stanie zaakceptować. I on chce. Zobaczymy, czy scout się mylił, czy nie. Dam 13. Nie, czyli scout w ogóle nie miał... Jakby zdziwiło mnie to, że on ma 70 tutaj, a że jest w stanie tyle zejść. Dlatego, słuchajcie, to zaproponowałem, ale... Nie miałem, słuchajcie, w ogóle tutaj żadnych nadziei, więc... Spoko, że spróbowaliśmy, nie wyszło, to nie wyszło. Dobrze, zobaczmy tego gościa. Jonathan Leko, chodzi o niego, miał być szybki, prawy, skrzydłowy. No niech nam go sobie zobaczy komputer. Ma w sobie to coś, jest młody, jest z Anglii, ma wszystko. No i tyle, dobra. Tak więc słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej, słuchajcie. Co tutaj mamy? Końcowy raport skautowski. Dobra, mamy tego gościa, ale to już wiedzieliśmy. No i czekamy na tego typa. On jest zaproponowany dla nas, więc niech nam go zaobserwuje tutaj scout. Więc to co może, niech nam zaobserwuje, tym bardziej, że ten Batty ma kończący się kontrakt z Wolvesami, więc... to jest ciekawe, tak samo jak Ben Fox, więc jest szansa jeszcze komuś tutaj kogoś podkraść. Nie wiem, czy jeszcze kogoś tutaj mamy, kto by nas interesował, ale... na przykład tego gościa, a nam by się przydał dodatkowy bramkarz, tym bardziej, że... Amos to jest w miarę znany zawodnik już, więc to by było naprawdę... naprawdę coś. Jestem ciekawy jeszcze jednego gracza, żeby nam komputer go... przeskautował. Jest to gościu, który jest z Arsenalu. Nie wiem, czy on, znaczy jeszcze powinien być, ale ja go już od lat nie pamiętam, kiedy go widziałem ostatnio. A on był zawsze mega on był zawsze, słuchajcie, mega rozwojowy i tak dalej. A mianowicie Gideon, czy Gideon Zelalem. On jest na wypożyczeniu, a jestem bardzo ciekawy, jak on się rozwija. Dobra, tak więc to mamy zrobione, słuchajcie, i lecimy. Lecimy dalej. I zobaczymy, jak to będzie. Ptasio, to było, dobra, czyli już nadgoniłem dotację. I zobaczymy, jak to się będzie prezentowało w następnym w następnych dniach, bo niech nam to scout sprawdzi. Ja też nie chcę, żebyśmy w sezonie aż tyle robili, słuchajcie. Słuchajcie, ja nie chcę aż tyle, żebyśmy w tym sezonie robili też transferów. Znaczy w tym okresie grania, bo chciałbym właśnie, żebyśmy już skończyli ten sezon, bo i tak te okresy transferowe są dla nas mega wyczerpujące, więc nie chcę tutaj
jeszcze bardziej się w to wgłębiać wtedy, kiedy, nazwijmy to, nie musimy. W ogóle bardzo dziękuję, bo widzę, że ciągle wpadają nowe suby. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, ruszcie ten licznik tutaj, mi będzie bardzo miło, a wy będziecie na bieżąco z naprawdę fajnymi materiałami. Przynajmniej staram się robić wszystko, żeby były to fajne materiały. Dobra, tak więc słuchajcie, mamy teraz mecz z Lincoln na wyjeździe. Poprzednie spotkanie zremisowaliśmy u siebie, co dawno się nie zdarzyło, a z Lincoln remisujemy, ale także na wyjeździe. I zobaczmy, bo jest kontuzja. Z jednej strony to niedobrze, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie... No tak, tylko że to będzie żadna rotacja, bo na tydzień wypada nam tylko ten zawodnik. Dobra, zobaczmy, jak to będzie dalej. W ogóle taktyk, witam serdecznie. Ja widziałem, że piszesz, ale w sumie chyba się nie przywitałem, więc ładnie z mojej strony. Witam oczywiście serdecznie. Dobra, tak więc słuchajcie... zobaczmy sobie, kogo byśmy mogli tutaj wpuścić, bo i tak na ten mecz musimy jednak dokonać zmiany. No jest Willock. Jest Willock. Czemu ja nie gram Willockiem? Może dlatego, że jest wypożyczony. Ale jest Willock, więc on sobie tutaj wskoczy. I w zasadzie Williams ma lat ile? 25, a Sia ma lat 21, więc Williams od teraz będzie rezerwowym. Mumba mógłby grać, aczkolwiek ten jest trochę w nie najlepszej dyspozycji. Tak czy siak wskoczy sobie może tutaj. W ogóle Dat tak samo, 20 lat, fajnie rozwinięty. Coś czuję, że z Williamsem możemy się rozstać, bo on teraz grał w podstawowym, ale wydaje mi się, że to nie jest zawodnik, który... Jakby mamy bardziej perspektywicznych, więc z tego możemy spieniężyć po prostu, bądźmy ze sobą szczerzy. I tyle. Guendouzi z Arsenalu to jest podstawowy zawodnik, znaczy zawodnik podstawowej jedenastki, więc nie wydaje mi się, żebyśmy mieli szansę na tego gracza na razie. Dobra, Macclesfield kontra Coventry, wygrywamy 2-1, super, że się odbudowaliśmy po tych dwóch remisach. W ogóle jak to brzmi w ustach Beniaminka, który jeszcze jakiś czas temu był jednym z najgorszych zespołów League 2. Dobra, gram teraz z Oxford United, to jest też wyjazd, trzy remisy naszych rywali z rzędu, jeżeli tu zremisujemy, ja naprawdę nie będę zły, ale że wygrywamy, jest naprawdę. Dobrze, Bielik wchodzi chyba w każdym meczu, tak mi się wydaje, bo tylko patrzę kątem oka. I to jest też spoko, że on jest wypożyczony, ale gra, ale ewidentnie to działa, więc moim zdaniem to było niezłe uzupełnienie, słuchajcie. Moim zdaniem to było naprawdę niezłe uzupełnienie, bo ewidentnie ta rotacja zdaje egzamin. Prowadzenie kadry narodowej Peru raczej mnie nie interesuje. A my teraz czekamy na mecz z Fleetwood FC, czy jak to się tam nazywa? Nie? Fleetwood, tak. A skąd wiem? Skąd wiem, że to jest Fleetwood Town? Skąd to wiedziałem? Proszę. Zobaczymy, czy czat wie, skąd to wiedziałem. Zobaczymy, czy oglądacie te kariery. Skąd wiem, że to jest ten zespół? Zobaczymy, czy ktoś wie, skąd ten. Proszę bardzo, czy ktoś wie czemu? Bo znasz się na piłce, proszę bardzo, i o to chodzi. I niech ktoś powie, że youtuberzy nie znają się na piłce. Widzicie, wszyscy potwierdzają. Blue Whale Ryba, siema koza, dawno mnie tutaj nie było, zdrówko, witam serdecznie, bardzo fajnie, że jesteś, bardzo miło cię zawsze widzieć. Hipokrytes, tak, chodzi o Bibę, jeździ se po świecie zamiast uczyć się do sesji, a ja biedny się uczę i zakuwam na tym głupim AWF-ie, widzisz, no ale może ty coś osiągniesz za Bibę, jeździ po świecie i potem, wiecie, spadnie z tego wysokiego konia kiedyś i już nie będzie tak kolorowo, już nie będzie tak miło, nie no, żartuję. I bez spoko ziomeczkiem. Fajne zdjęcia wrzucą. Teraz w Grecji był, no nie? Bo ja widziałem tylko na Instagramie, bo nawet go nie pytałem, ale muszę przyznać, że też bym sobie pojechał. Ale ja niedługo. Austria, snowboard, będzie dobrze. Dobra, ej, słuchajcie, ten Amos jest ciekawy. Ten Amos jest ciekawy. 71 oceny ogólnej, tylko to jest ten problem, że on jest ciekawy, ale czy on jest warty podpisu? To mnie zastanawia. Bo jakby my jesteśmy w stanie w najbliższym czasie mieć paru takich Amosów, wiecie o co chodzi. Poza tym on ma wysoką całkiem pensję, on też będzie miał wysoką pensję, ale jestem ciekawy jak wygląda. Więc nie jestem przekonany, czy tego Amosa uratuj mu karierę, dobre, Bartosz propsuje Max. Nie jestem przekonany, bo tak, ten gościu 23 lata, 63, nie, w ogóle, już teraz by się nie łapał. Ben Fox teraz by się nie łapał. No nie, podziękujemy panu.
Bo jakby wiem, że tego gościa bylibyśmy, słuchajcie, w stanie. Mówicie, że Amos się fajnie rozwija, tylko że my mamy fajnych zawodników, nie? To jest ten problem, że mamy naprawdę już fajnych zawodników, więc ja nie jestem przekonany, czy ja chcę zaraz znowuż w kolejnych inwestować. O, temu się kończy kontrakt i to jest ktoś, kogo chcemy sobie wyskautować. Więc może teraz się po prostu bardziej skupmy na tym, którym rzeczywiście się kończą kontrakty. No, jemu się kończy, ale jest za stary. Grantowi się kończy. Ale nie jestem przekonany, czy nie potrzebujemy trochę lepszej strzelby. Ten ma wielki potencjał, ale też my nie mamy wielkich szans na jego ściągnięcie. Dobra, zobaczmy sobie obrońców, bo to jest coś, co nas powinno interesować. Na przykład jest ten Phillips, Nathaniel, którego może byśmy mogli ściągnąć, więc ten scout jakby fajnie, żeby się pospieszył. Jest ten gościu z City, ale on nie kończy mu się kontrakt. Temu też się nie kończy. Zobaczmy, temu też się nie kończy. Frajowi też się nie kończy. Dobrze, ale zaraz może się znajdzie ktoś, komu się kończy kontrakt i nie będzie problemu. Temu się kończy, kurczę, no możemy spróbować. Tylko że on nie przytnie pensji o połowę, no to wiem i to jest problem. No ten nas nie interesuje zbytnio. Ben White, jego chcieliśmy, no ale no jakby no nie. 69 oceny ogólnej. No ale on do nas już dołączy. Nie dałem tego. Znaczy ja oczywiście wiedziałem, że tak będzie. Ten akurat pamiętałem, że do nas dołączy, nie będę ściemniał. Ale jeszcze jeden środkowy obrońca, mam wrażenie, żeby nam się przydał. Więc poczekamy sobie, słuchajcie. No i tego gościa bym chętnie kupił. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie skupmy się na kolejnym spotkaniu. Fajnie, że tutaj cały czas śledzimy i trzymamy rękę na pulsie, że nie ma tak, że o Boże, o Boże, o Boże. I zaraz, wiecie, sraczka jak zwykle, naprawdę mądrze prowadzimy ten klub. No i widać efekty, słuchajcie, że w tej lidze wjeżdżamy w tą ligę z buta i w ogóle nie mamy pytań. Jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu, co prawda przewaga nad Sheffield nie jest jakaś gigantyczna, jak tam się spojrzycie, to są chyba 2 punkty tylko, ale jest dobrze, słuchajcie, naprawdę jest dobrze. Teraz gramy z Northampton, coś takiego, nie wiem, znam się na piłce, ale Newport, przepraszam, wiecie, znam się na piłce, ale każdy może się mylić, prawda? Na przykład, nie wiem, są ludzie, którzy źle ocenili Roberta Lewandowskiego, którzy powiedzieli, że nic z niego nie będzie, a potem Robert Lewandowski się rozwinął, nie wiem. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie dalej, zostawiając ten temat. To by było ciekawe wzmocnienie, ale w sumie no, nie ma szans. Więc tak, no Zelalem jest spoko, ale już nie na warunki naszego klubu jest spoko, więc nie interesuje mnie. Ten zawodnik z Izraela, no niestety, nie jest to perełka, którą sobie wyjmiemy i będzie spoko. I będziemy, wiecie, mówili, my go znaleźliśmy, on jest niesamowity. Nie jeżdżę na nartach, jeżdżę na snowboardzie, jakby... Bądźmy poważni. Co my mamy dalej, słuchajcie? Fabkes albo Fawkes, nigdy nie pamiętam i nigdy nie zapamiętam, ale pamiętam cię, więc coś za coś. Siema Kozak, chciałem ci życzyć powodzenia w twojej przyszłej transformacji. Trzymam kciuki i czekam na efekty. No efekty będą cały czas na Insta i tak dalej, więc powiem szczerze, że jakby opieka, którą ja dostaję od Healthy Center Bayern jest taka, że naprawdę... Ja będę starał się dokładać wszelkich starań i z tym powinno być naprawdę super, bo jakby mój cel jest taki, jakby nie chcę być super ekstra wow bodybuild i w ogóle, tylko ja bym chciał być jak najbardziej pod względem motorycznym rozwinięty i chciałbym maksymalnie skupić się na uzyskaniu mojego najwyższego poziomu dynamiki i szybkości, jaki mogę osiągnąć, więc to jest coś, co jest dla mnie istotne, żeby to było miało dla mnie walory użytkowe, a nie tylko, wiecie, estetyczne. No i oczywiście ma walory zdrowotne i już teraz się czuję dużo lepiej. Hipokrytes. Bardzo dziękuję, słuchaj, za kolejne... Bardzo dziękuję za kolejne dotacje, bardzo dziękuję. Nie no, to zostaw stary, zostaw na własne przyjemności i jeszcze powodzenia w blogowaniu w takim razie. Wielkie dzięki za donate, doceniam bardzo.
I coś jeszcze było? Nie, to wszystko, nadrobione, super. Dobra, tak więc słuchajcie, lecimy dalej. Ktoś mówił, żebym odszedł. Ja w tej karierze nie mam zamiaru zmieniać zespołów. Od razu mówię, że tutaj jesteśmy w tym zespole. Takie jest założenie, że tu to jest nasz klub, w którym będziemy na dłużej. Willock wypada nam na 5 tygodni. Więc wychodzi na to, że Anglik wypada nam chyba już do końca sezonu, już w ogóle do końca, bo się z nim nie zobaczymy, bo przypominam, że on wróci raczej do kanonierów, bo nie pamiętam na ile było to wypożyczenie, ale chyba nie na zbyt długo. Tak czy siak, skoro on wypada, to w to miejsce wskoczy sobie Saya, w to miejsce wskoczy sobie Mumba i nie ma problemu, a tu jeszcze wskoczy sobie Dath za Williamsa. No niestety życie jest dosyć okrutne, a chociaż w sumie możemy zrobić tak i tyle. Aczkolwiek Williamsa się pozbędziemy, tak jak założyłem. A teraz czeka nas spotkanie z krewetami. W ogóle wypisaliście, że już mamy awans. Przyznam szczerze, że ja tego jeszcze nie sprawdziłem, bo tutaj skupiam się za bardzo na wszystkim. Te mecze lecą sobie samemu. No nie wiem, czy już mam, czy mamy awans, bo jeszcze trochę tych spotkań przed nami. To będzie bardzo ważne spotkanie. Zresztą każde będzie ważne. Tutaj nie oszukujmy się, musimy cały czas kontrolować tempo. Mamy tyle samo punktów, co... mamy tyle samo punktów, słuchajcie, co Sheffield, więc fajnie by było być prawdziwą rewelacją i tutaj wygrać te rozgrywki, aczkolwiek bądźmy szczerzy, musimy mocno się tutaj przebudować na to spotkanie, bo nie dość, że czerwone kartki, to jeszcze kontuzje nam doszły. I to jest trochę problem. Znaczy kontuzje były, jeszcze czerwone kartki i osłabienie ogólne. Dobra, Artur wskoczy na to spotkanie z Sesynią. Bo jesteśmy lepszą drużyną, prawda? Oni się tutaj będą kiścić w tej lidze latami. Ale się nie mogę doczekać, słuchajcie, jak krewetom wygarniemy Johnstona. Ale 12 miejsce nie jest źle. Ktoś mądrze zbudował ten zespół. Dobra. Szanowne krewety, czas wam pokazać, gdzie wasze miejsce. Dziękuję bardzo. Chaplin, to jest mój człowiek. Co ja mogę więcej powiedzieć? No. Nie, żebym was nie lubił, ale... ale was nie lubię. Dobra, co mamy? Dzięki trenerze, nie ma problemu z Senią, nie ma problemu, jesteśmy ziomeczkami. Dobra, robimy sobie oczywiście treningi. Zaraz zmienię się, słuchajcie, zaraz zmienię się na kolejne spotkanie, ale dobrze, że mnie pilnujecie, bo to jest coś, o czym ja pewnie bym zapomniał. No i rywalizacja pomiędzy Mumbą a Sią trwa w najlepsze, słuchajcie. Jeden i drugi chce tutaj nabić najwyższą cenę ogólną, żeby grać. I to mi się podoba. Chalobak, czy Kalbak, czy Kolbak, nie wiem, nieważne. Ważne jest, że też nam się rozwija znakomicie. Ale tak, tutaj wróci sobie oczywiście Becker, tu sobie oczywiście wróci w Showy. A tutaj grałem Williamsem, nawet tego nie zauważyłem. No ale dobrze, cyk, cyk. Super, a tu sobie za Bielika wskoczy Kent. Nie mam nic do Bielika, ale Bielik jest wypożyczony, więc jakby tutaj bardziej chcę grać z zawodnikami, którzy są podstawowi. Tym bardziej, że Kent jest moim podstawowym obrońcą. Dobrze, że słuchajcie, ściągamy tego jeszcze jednego obrońcę. Jeszcze z Cameron. Ale właśnie coś mi nie pasowało. Widzieliście pewnie, że się zwiesiłem na chwilę. Ale ogólnie rzecz biorąc... ktoś tu musi wypaść, panowie. Jesteś najstarszy. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest problem. Jest problem z tym, że jeszcze potrzebujemy środkowych obrońców. W zasadzie większość pozycji, tak jak patrzę, to tak. Bramkarza nie musimy wzmacniać. Napastnika teoretycznie też nie. Ale naprawdę tutaj większość pozycji jeszcze będzie pod... będziemy musieli wzmocnić, bo Championship jest naprawdę silną ligą. Więc będzie ciężko się z tym składem przez nią przebić. Remisujemy z MK Dons 0-0. Nie ma problemu, słuchajcie. To mi się podoba. Griffiths nam sugeruje, że robimy kolejne treningi, więc robimy kolejne treningi i lecimy dalej. No Sia już za niego będzie miał 6-9. Super sprawa. Ja nie pamiętam, czy ja go kupiłem, czy jak on się pojawił, słuchajcie. Zobaczymy, napastnik, zmiennik. Wiem, słuchajcie, naprawdę musimy mocno się tutaj skupić na wielu pozycjach, bo ten skład jest dobry, ale nie będzie łatwo. Ale w Championship już będziemy mogli bardziej bazować na wypożyczeniach, więc to jest coś, co mnie też cieszy. No nie cieszy mnie to, że tutaj widzimy naprawdę czasami dosyć takiej wątpliwej jakości gwiazdy. Ale może Luka będzie lepszy. Leko za to rzeczywiście wygląda super. No to jest ktoś, kogo będziemy mogli próbować ściągnąć, bo naprawdę wygląda fajnie.
Na przykład takiego Oriego czy Orgiego moglibyśmy próbować wyhaczyć, no ale no zobaczymy. Kio też ma końcowy kontrakt, okej. Sherwin też ma no dobra, musisz pracować w skaucie na pełnych obrotach, bo tu jest paru zawodników, których musimy ewidentnie ściągnąć do siebie. No kurczę, zastanawiam się nad tym Amosem, no. Masz 31k na pensję. Możliwe, znaczy nie wiem skąd miały dojść te pieniądze, ale przede wszystkim czekajcie, ustawmy ich sobie oceną ogólną, będzie łatwiej. Tylko w drugą stronę, dziękuję gro. Okej. I zobaczmy kogo moglibyśmy podpisać z tych graczy, którzy by mnie interesowali. No Tuan Zuebo już odchodzi. Jakiś środkowy obrońca by nam się przydał bardzo. Cooper. Nie do podpisu na razie. Weźmy sobie jeszcze cyk w ten sposób. Będzie zdecydowanie łatwiej. Ten gościu nas interesował jakiś czas temu, no ale już teraz to nie jest nasza liga. W zasadzie my jesteśmy w lepszej lidze po prostu i to dosłownie w przenośni. Fry byłby super, ale to jest... No na razie nie mamy takich pieniędzy na transfer bezpośredni. Tu nie możemy podpisać. O'Connella nie możemy, patrzyłem. Davisa nie możemy, Coopera nie możemy. Tego możemy. Spróbujmy podpisanie tego zawodnika. Jest naprawdę jeszcze młody, więc jest szansa, słuchajcie. Więc jest szansa. Bardzo ładnie lecą te suby dzisiaj do góry. Bardzo mi miło, słuchajcie. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, chce być na bieżąco, to subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło. Co ja mogę powiedzieć? Naprawdę. Budżet na pensję nie urósł, jak widzicie. Nie urósł budżet na pensję. Okej, okay. Czekajcie, bo to jest... Wygląda na to, że jesteśmy w stanie tego gościa urobić. Zobaczmy, co na to powie. No nie. Panie agent. Dobra, wiemy, że awansujemy, słuchajcie. Wiemy, że awansujemy. Więc zróbmy to tak. Skoro wiemy, że awansujemy... Czekajcie. Zobaczymy, bo może się okazać, że jego agent nie umie liczyć. Jest to też możliwe. Możemy to zrobić tak. Czy chcemy zrobić to w ten sposób? Czat. Nie jestem fanem dawania dużych pieniędzy zawodnikom, ale uważam, że to jest steal. Uważam, że to jest steal na obecnym rynku transferowym. Jak wiecie, ja nie lubię dawać dużego hajsu młodym graczom. Jakby w ten. Ale uważam, że to jest steal po prostu. Że my naprawdę podkupujemy typa bardzo dobrego. Ale z drugiej strony... Możemy bardzo podobny deal zrobić z tym zawodnikiem Evertonu. Więc zróbmy na razie tak. Zobaczymy, czy umiecie w matematykę. Szkoda. Ale spróbujemy taki deal zaproponować temu typowi z Evertonu. Tak sobie myślę, że może oni tak pomyślą... O, Newman w Parmie w ogóle. To ja pomyślałem. Ale może oni pomyślą... Jakby pensja może nie ten, ale dostajemy 300 tysięcy, więc jest spoko. A taki Lookman, słuchajcie, to by było coś absurdalnego. To by było coś absurdalnego w naszym zespole. Więc zobaczymy. Metoda na dyskalkulię. Właśnie tak. Nie, to jest metoda na pazerność po prostu. To jest metoda na pazerność. Spróbujemy, to jest jakby staramy się być takimi angielskimi Chińczykami. Wiecie o co chodzi? Że tutaj niby te, a tu wiesz, gorsza liga, ale wjeżdża taka kasa, że nie możesz odmówić. Stary, nie. To nie tak. To nie tak, stary. Patrz. Ty nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz, patrz. Tu dostajesz dyszkę. Nie, usuń premię. Patrz. Co ty na to? Dostajesz 500 000 funtów. Szkoda. Dobra, poczekamy sobie na razie. Jeszcze jest chwila czasu.
Konsa, czekajcie, bo on gra w Brazylii, grał w Brazylii, kończy mu się kontrakt. Tylko ja nie, czekajcie, czy ja go badam? Zobaczmy, bo możemy go podpisać. Gościu może mieć potencjał. Ej, gościu może mieć potencjał. Ci z Brentford czasami są naprawdę nieźli, więc zobaczymy. Papirus, melduje się. Wielkie dzięki za donate. Fajnie, że jesteś. Kolejna porcja udziałów kupiona i miło cię widzieć. Speed Carlito też się melduje. Dobry wieczór, amigo. Trochę mnie nie było, ale jestem. Gratulacje awansu. Wielkie dzięki, ale słuchajcie. Awans to jedno, ale fajnie by było. Fajnie by było jeszcze tutaj powalczyć o mistrza. No bo zawsze większy splendor i też no osiągnięcie jakieś. Mistrz rok po roku, to by było coś. Dwóch lig. Naprawdę fajna historia by nam się tutaj robiła. Dobra, kolejne treningi za nami. No i teraz właśnie jest mecz o mistrza na Brawl Sprawę. Oczywiście jeżeli ten mecz przegramy, znaczy wygramy, a przegramy kolejne, to wiadomo, ale to jest mecz o mistrza, nie oszukujmy się. Jakby jeżeli tu wygramy, to bardzo mocno się zbliżamy do do zajęcia pierwszego miejsca, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Sheffield jest gościem, są gośćmi? Gościami? Gośćmi są. I zobacz, Chaplin zaczyna. Nie, ja już to pominał, będzie. No właśnie, Chaplin 2 gole, Griffiths 1 brameczka. Nie no, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. I też jestem dumny z tego Griffitha, bo to jest jakby złote dziecko naszej szkółki. Więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy pomyśleć o wzmocnieniu tych pozycji. Dobra. Powiem coś obrzydliwego, ale możemy nawet tu ryzykować urazami, bo zaraz wakacje. Oj, ale zmęczenie nie pomogło. I to jest tak, mówię. Nie, możemy wygrać, bylebyśmy nie przegrali kolejnych spotkań, bo to będzie problem. Ale to będzie ostatni mecz chyba w lidze, więc jeżeli tutaj zremisujemy, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak mi się wydaje, że to jest ostatni mecz już. Michał 582. Witam, panie trenerze, na lewą pomoc proponuje Andre Green, młody Anglik, na napad Tammy Abraham, ale Tammy Abraham to chyba nie jest nasze... Tammy Abraham to chyba nie jest nasza liga dosłownie. I Patrick Roberts i Ollie Watkins na skrzydła. Jakby piszcie też wiek tych zawodników, albo to ci się rozwijają, będę wdzięczny, zaraz będę patrzył na twoje propozycje. I Jonas, siema, jak będziesz zwijał zawodników do 80+, w niskich ligach, to najpewniej poproszę o transfer i nie będzie można nic zrobić. Ja tak miałem z Chaplinem, właśnie, pozdrawiam. O, to jest bardzo ciekawa opcja. Jakby, no z drugiej strony jest to też zrozumiałe, że ci zawodnicy chcą się rozwijać. Tak samo jak ci, którzy proszą nas którzy mówią, że chcą odejść. No, to jest problem. Bo będzie trzeba ich powypożyczać, z drugiej strony nie chcę. No zobaczymy, słuchajcie. Na ostatni mecz sezonu, bo wydaje mi się, że to jest ostatnie spotkanie, myślę, że ci gracze mogą zagrać, aczkolwiek z drugiej strony też niech zagrają gracze, którzy może odejdą, jak Williams. Niech pożegnają się z kibicami, niech świętują to mistrzostwo. Na prawej obronie, znaczy na prawej stronie zagra sobie Artur. Z lewej strony wystawimy, nie, nikogo nie wystawimy. Tutaj zostawimy sobie w takim razie Camerona, bo to jest gracz, który już długo jest z nami w tym klubie, który był kapitanem wielokrotnie i możliwe, że się z nami pożegna niestety, więc w takim razie też niech przed odejściem dostanie opaskę kapitańską. I w sumie nie, ale Turner 77, słuchajcie, a to jest dziecko naszej szkółki. To jest mega sprawa, no dobrze. Tak więc chyba mamy wszystkich graczy, których chcielibyśmy. Dajmy zagrać jeszcze temu typowi na koniec. Czy jeszcze ktoś tutaj powinien wystąpić? Możliwe, że jego nie będziemy mieli, więc gramy słabym składem, to się może źle skończyć, słuchajcie. To się może źle skończyć, ale zaryzykujmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Gramy u siebie z Mansfield, to jest zespół, który nam towarzyszył jakiś czas chyba w tych ligach niższych też. Gramy o godzinie 14, wydaje mi się, że jest to ostatnie spotkanie sezonu. Taktyk, fajnie, że byłeś, bardzo mi miło, że byłeś. No i ten mecz raczej przegramy, coś czuję, chociaż nie.
O panie! O panie! O, muszę powiedzieć, że nie jest źle i 100 punktów na naszym koncie! EFL League One Macclesfield mistrzami, proste! 100 punktów! No przecież to jest naprawdę niebywałe, matko boska, przecież to jest w ogóle niepojęte! 4 porażki w sezonie, 13 remisów, 29 zwycięstw! Przecież my tą ligę roznieśliśmy, a byliśmy Beniaminkiem! Ten człowiek stracił pracę! Naprawdę, ej, powinienem zostać coachem, napisać książkę o swojej historii, a potem motywować ludzi na wykłady i nic więcej, żebym nie musiał robić, słuchajcie. Wała wiła. Wała wiła, gdzie są krewetki? Gdzie są krewetki? Dobra, to wy tutaj zostańcie, a ja idę dalej, dobra, Morkam? Okej? Okay? Dobra, słuchajcie, to mi się podoba. Ten moment, kiedy masz 96 punktów i nie wygrywasz mistrza. No Piotrek, masz rację, naprawdę. Bez litości, ale słuchajcie. Campeones, campeones, ole, ole, ole. No i to mi się podoba, cały czat, jak zwykle, przy takiej okazji. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones, ale, ale, ale. O to chodzi załoga, słuchajcie, bez was. Bez was to by się nie udało, więc bardzo dziękuję, bo jakby wy jesteście moimi asystentami. Ja to bardzo doceniam, że mi pomagacie też w ten sposób. Co, naprawdę? Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Ale czekajcie, bo jakby sezon się powoli kończy, ale nasza praca oczywiście się jeszcze nie kończy. Bo cały czas musimy trzymać rękę na pulsie i patrzeć, czy nie ma tutaj zawodników, których chcielibyśmy do siebie pozyskać. Niestety jeszcze nie mamy szczegółowych informacji na temat tego typa, który jest, przepraszam, w Brazylii. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musimy poczekać te parę dni, bo to jest kontrakt, który raczej warto by było spróbować podpisać. Trenerze, polecam tego gracza Konsa oraz nie pan zajrzy, chyba budżet się zwiększył. Zaraz zobaczę i Danielos pozdro, ale to już było. Ale zobaczmy jeszcze, słuchajcie, te propozycje Jonasa, bo on je napisał w dotacji, a ja tutaj ich nie sprawdziłem do końca, więc zobaczmy, czy będzie coś, co mogłoby nas zainteresować. Oli Watkins. Kojarzę go, chyba my już go jakoś. Jakby to jest ktoś, kogo. No, my go już mamy wyskautowanego dawno. Znaczy, bardzo dziękuję, ale to jest ktoś, kogo znamy, dobrze. Oli Watkins jest. Kto tutaj jest dalej, zobaczmy. Tammy Abraham to na razie nie jest nasza liga, więc nawet nie patrzę. On gdzieś jest we Włoszech chyba obecnie. Znaczy mówię w naszym uniwersum, nie w rzeczywistości. To jest też gracz, którego mamy, więc mocno tutaj, znaczy już, że dajesz dużo zawodników, których my posiadamy. Zobaczmy jeszcze Patryka. Patrick Roberts, 24 lata. Tego gościa kojarzę. My go chyba śledziliśmy, on ma gigantyczną pensję, jakby nie na nasze w ogóle możliwości, na pewno, bez Manchester City. Dobra, ale słuchajcie, jest dobrze. Czekamy na raport dotyczący tego gościa z Brazylii, a potem spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz, taką trochę łopatologiczną. O, ale jest. I co tam było napisane, bo tam ktoś w dotacji pytał o tym. Tego gracza Konsa niech pan zajrzy, bo się budzę. Czyli Blue Air Ryba go poleca. I on wygląda nieźle. Ma małą pensję, słuchajcie. On ma bardzo małą pensję, 7100. Więc jesteśmy w stanie go poniżej dyszki wyhaczyć. Więc to jest coś, co bardzo mnie interesuje. Słuchajcie. Zobaczmy w takim razie, czy my go tu mamy, bo ja już nie pamiętam, czy tutaj jest wrzucony, czy nie. Nie, to jest naprawdę bardzo fajna opcja, podpisujemy. Dobrze, czyli musimy w takim razie tego gościa podpisać przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Dobra, nie podpiszemy go, dobrze napisał Radler potem, ale jakby jesteśmy w stanie go podpisać przed zaczęciem kolejnego sezonu, no dobrze. Czyli to mamy zrobione, więc zaczniemy jeszcze jedną, zrobimy moją łopatologiczną metodę, słuchajcie. Czyli przejdziemy sobie do
Anglia, Liga Premier League, minimalny wiek 23, maksymalny... W sumie maksymalny nas nie interesuje jakoś strasznie. I zobaczymy sobie w tych dużych klubach, czy jest ktoś, kogo chcielibyśmy sobie wyciągnąć. Bo jest na przykład taki Coen Bramall. I go sobie zobaczmy. Po prostu. Czy nas interesuje? No, Matt Macy raczej, no tak, tutaj raczej nikt nie będzie kończył, za tym bramkarza jakoś aż tak bardzo nie potrzebujemy. Kainum Chambers to nie jest nasza liga zupełnie. Więc patrzę, czy jest tutaj ktoś, kto mógłby może się skusić na transfer. Nelson Semedo w Arsenal, wow. No, Giacomo Bonaventura raczej do nas by nie przed. Ainsley Maitland-Niles to już też raczej nie jest ktoś, na kogo mielibyśmy szansę. Piotruś Zieliński tak samo. Sisto też nie, no dobra. Czyli Arsenal mamy zamknięty. Ale zobaczmy, bo jest jeszcze parę ciekawych klubów. Bo czekamy na takie niezadowolone dzieciaki z dużych klubów. Wiecie, o co chodzi, że... Chelsea, ej, Chelsea na przypale albo wcale, jeden bramkarz. No, nie zazdroszczę sytuacji w przypadku kontuzji, ale nie mój cyrk, nie moje małpy. Dobra, co my tutaj mamy? Na przykład ty, nie, no dobra, okej, nie ma nikogo ciekawego. Szukamy kogoś, kto jest po prostu zły na to, jak wygląda jego sytuacja i tyle. I kończy mu się kontrakt. Kennedy ma w sobie to coś, ale Kennedy'ego to my raczej nie wyciągniemy, okej. Napastnicy, czy jest tutaj ktoś? Charlie Musonda, no Charlie Musonda to nie nasza liga, okej. Dobra, nie ma nikogo takiego. Chelsea mamy załatwione. Wow, Derby County jest w ogóle w tym, w Premier League, to ciekawe. Dobra, Liverpool, Liverpool zwykle ma dużo dzieciaków. I ma też Dawida Alabę, to jest ciekawe. Bogdan, nie no, ale Bogdana raczej nie chce. Dobra, Dawid Alaba. Szukamy jednak Anglików bardziej, to by było coś. Ten się połamał. A gdzie jest Virgil? Nie mają... A nie, jest Virgil, już myślałem, że nie mają Virgila. To by była strata. Dobra, jest Alan, to nie jest ten Alan. Ale jest Alan. Tego gościa znamy i nie chcemy mieć z nim do czynienia. Pizzi nie jest naszą ligą. Okej, nie ma żadnego złego Anglika. Ten gościu z Nigerii na liście transferowej. Zobaczmy go sobie, bo jak jest na liście transferowej, to może byśmy go wypożyczyli, jak go wypożyczymy. No to wiecie, ten ma w sobie to coś, ale nie ma w sobie za krótkiego kontraktu. Ojo jest na naszym radarze. Roberto Firmino... Niestety, masz aktywny kontrakt, okej. Lecimy dalej. Jakby wydaje mi się, że może to nie jest jakaś super taktyka, ale możemy tutaj wyłapać naprawdę ciekawych zawodników, którzy, wiecie, po prostu stwierdzają, że już... Spróbujmy, tak jak zrobił Sancho, oczywiście Sancho poszedł do Borussii, ale wiecie, o co chodzi, że jak gdyby podobne podejście. Marco Reus, Borussii Dortmund, no ciekawe. Tego gościa skautujemy, ale jego nie podpiszemy, no nie ma opcji, 67 tysięcy z jego tygodniówka, więc nie ma opcji. Na liście transferowej, no ale to będzie cienia straszne. Kevin De Bruyne, on zarabia 320 tysięcy, damn. Dobra, napadziora jakiegoś macie, którego byście nie chcieli? Nie macie, no dobra. Więc patrzymy dalej, słuchajcie. Marco Reus, Borussia Dortmund. W Manchester City, sorry, no ale jak myślisz Reus, to myślisz Borussia, no. Przecież to jest oczywiste. 2013, dobra, tak będzie łatwiej po prostu. Aurier, Ruben Dias, nie chcą. Ruben Dias w ogóle w tym. Ja tak automatycznie do niego podszedłem. Dobra, to jest nie nasza liga, a on ma w sobie to coś, ale nie ma za krótkiego kontraktu. Błona Sar, niestety nie. Danny Rose, no to jest za dobry zawodnik. Alex Tuan z Web odchodzi do Watfordu. No, to jest chyba styl Watfordu w ogóle. Matty Willock, to nie jest zawodnik Arsenalu? Też? Okej. McTominay, no to nie, za dobry. Lingard, dobra, okej. Thorgan Hazard, to ciekawe. Niestety, Iñaki Williams w Manchester United. No ciekawi zawodnicy się tutaj pojawili. Ale ja nie chcę wchodzić na listę wypożyczeń, bo mnie nie interesują zawodnicy do wypożyczenia. Mnie interesują, słuchajcie, zawodnicy, którzy są... którym kończą się kontrakty. I jakby jest realna szansa tego, że byliby na tyle niezadowoleni, że byliby gotowi przejść do Championship. No ten Amos wydaje się być naprawdę dobrym stylem, no.
On się wydaje, zobaczmy sobie Josha, bo Josh może, jakby Josh jest rozgrywającym, a my mamy tam tylko Kanona, więc poprawienie się na pozycji Josha nie byłoby złym pomysłem. O, mamy kolejnego, Harrisona. Timo Werner w Borussii Dortmund, w Tottenhamie. Dobra, i Icardi ląduje w Borussii Dortmund, tak się umówmy, będzie łatwiej. Dobra, więc mamy paru zawodników tutaj znalezionych, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I czekamy w takim razie, słuchajcie. Czekamy w takim razie, musimy te parę dni po prostu przebimbać. Jest maj, więc jeszcze jest czas. No i cieszę się, słuchajcie, naprawdę cieszę się z tego powodu, jak to wygląda wszystko. Bo jesteśmy na dobrym torze. Jest też 1900 osób niemalże. Miło mi, że jesteście, słuchajcie. Jeżeli ktoś tego nie robi, zapraszam do subskrypcji. To nic nie kosztuje, a jesteście na bieżąco z materiałami. Dzisiaj nagrałem dla was naprawdę najlepszy draft w moim życiu chyba. Więc on się pojawi niedługo i też będzie film z niesamowitą kartą. Więc dużo ciekawych rzeczy, słuchajcie. Też szykuję się na kolejne nagrywki na boisku, więc dużo, dużo dobrych rzeczy. Więc warto subskrybować. A teraz mamy kolejne raporty. Konsa znamy, a ten gdzie... Gdzie jest? Tu jest. Na liście transferowej. No nie, znaczy powiem tak, to by było bardzo fajne wzmocnienie jako dodatek. Ale no, no nie ma opcji, nie ma opcji. No ten Tottenham jest najlepszą ten Tottenham jest najfajniejszą opcją tutaj. AC Milan wygrywa UEFA Champions League. UEFA European League, więc no spoko. Marcus Rashford z pucharem. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Końcowy raport skautowski. Okej, okay, na to czekaliśmy, słuchajcie. Robertsa no nie podpiszemy. A, bo to jest dopiero Roberts. Dobra, czyli jeszcze trzeba czekać, słuchajcie. Jeszcze trzeba czekać. Chaplin królem strzelców. No ja wiem, że Chaplin jest królem strzelców, bo to jest kurczę dzik. Przecież zobaczcie, słuchajcie, Chaplina, przecież to jest... Ile on strzelił? Z 30 mógł przesadzić. 28. No przecież on jest niesamowity, słuchajcie. Chaplin jest absolutnie niesamowity. Jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy w sumie. Zobaczmy jednego zawodnika. Zróbmy to, co próbowaliśmy. Brad Shaw. Transfery. Szukaj zawodników. Brad Shaw, 28 lat. Nie kończy mu się kontrakt. Ale słuchajcie, jeżeli wiecie, jeżeli byśmy go ze sobą zabrali, to myślę, że chłopak byłby nie byłby niezadowolony. Zobaczmy w takim razie budżet transferowy, jaki my mamy teraz. Bo wzrosło nam oczywiście po tych wszystkich bonusach i tak dalej. Ale czy to rzeczywiście ma odzwierciedlenie w naszym budżecie? Ma, okej. Dobra, mamy 90 tysięcy, mamy prawie 100 tysięcy budżetu na pensję. Więc skoro mamy takie pieniądze, to trzeba zrobić jedną rzecz, słuchajcie. Okej. Ajajajajaj, dobrze. To co widzicie teraz nie jest na streamie, ale w tym momencie padł mi stream, nie mam pojęcia czemu, więc ze zrozumiałych mam nadzieję względów to jest koniec tego nagrania. Jeżeli oglądaliście na kanale Koza Stream, możecie dać znać czy... A nie, już jest! F5! Na chwilę miałem, słuchajcie, zwiechę neta. Przyznam szczerze, nie wiem czemu. Na sekundę, już teraz wszystko jest git. Jakby dało mi po kablu na chwilę i teraz już jest spoko. Już jest spoko, więc ci co zostali, bardzo mi miło z tego powodu. Ja wrócę szybko do swojej myśli, słuchajcie. Skoro mamy tyle pieniędzy, to trzeba odwdzięczyć się tym, którzy z nami zostali. Bo... No, jakby trzeba pamiętać o swoich. Więc przedłużamy oczywiście kontrakt na 3 lata z Turnerem, super opcja. Roberta sobie zostawiamy. Dalej, Simpson, na razie jego kontrakt nas nie interesuje. Mamy Beckera, który ładnie się nam rozwija, więc z Robinem podpiszemy kontrakt. Zleć przedłużenie,
okej, okay, na 5,5 za 5,5 tysiąca na 3 lata, super sprawa. I to mi się podoba, słuchajcie. Sesenion nas nie interesuje, jest Cameron, z nim nie przedłużamy kontraktu, to jest nasz kapitan, z którym możliwe, że się pożegnamy. Z tym panem, on jest emerytem, coś czuję, nie? No właśnie, więc tak czy siak nie przedłużamy. Ben Wilmot ma kontrakt dobry jeszcze, ma dobrą płacę, więc tutaj nie przedłużamy. Krystian Bielik, jemu się skończy kontrakt. To by było ciekawe, ale w sumie to jest już za mała ocena, a nie mamy szans, nie ma czasu, żeby się tutaj bawić w dłuższe zabawy z nim. Frankie Kent nie jestem przekonany, za to na pewno Lee musi zostać z nami na dłużej. 4,5 tysiąca na 3 lata, super, fajnie, że się zgadzasz. Ten gościu nas na razie nie interesuje. Williams raczej odejdzie, więc tutaj nie przedłużamy. Z Dathem przedłużyłbym kontrakt. Tak, z Dathem przedłużymy, bo ja chcę go, jako i tak będę chciał wypożyczyć, więc ktoś weźmie jego, więc ktoś weźmie jego pieniądze jakby na siebie, więc to nie jest problem. Czałbach jest z nami już na dół, jakby tutaj nie przedłużamy. Christian Corrales, no tutaj raczej się nie będziemy w to bawili. Artur jeszcze ma kontrakt. W show i nie jestem przekonany, więc na razie nie jest, na razie się nie bawimy w to przedłużenie. Kanon na chwilę obecną ma dobry kontrakt i dobrą płacę. Muba ma ok warunki, wydaje mi się. No tutaj musimy przedłużyć. To jest zawodnik, który jest z nami już jakiś czas i trzeba mu dać godziwe pieniądze. Willock nas nie interesuje. Dalej jest Bislett, który nas nie interesuje. Jest Chaplin, któremu musimy dać podwyżkę, słuchajcie, bo to jakby... Nie ma innej opcji, musimy mu dać po prostu lepsze pieniądze, bo bym się z tym źle czuł. Ja wiem, że teraz wydajemy spory hajs, ale musimy te rzeczy zrobić. Tak samo tutaj, no Griffith przecież jest niesamowity, grał za 500 euro tygodniowo. Funtów, przepraszam. Marsz nas nie interesuje, okej, okay, tak więc zrobiliśmy wszystko, co było potrzebne. No to jest szacunek dla tych zawodników, im też to musimy okazać, słuchajcie. Jak się zmienił teraz budżet na pensję? Nieznacznie, umówmy się, słuchajcie. Umówmy się, że nieznacznie. No dobra, tak więc to mamy zrobione. Czekamy w takim razie na kolejne raporty skautowskie, żeby spróbować podpisać zawodników. Musimy też czekać do końca, żebyśmy byli w stanie podpisać tego typa, który wraca z wypożyczenia. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak tutaj się kształtują te raporty. Harrison niestety nie. Bradshaw jeszcze nie wiemy. Bramall jest za słaby. Oh shit. Josh, my się nie znamy, ale ja chętnie się z tobą poznam, Josh. Słuchajcie, spróbujemy go kupić. Znaczy spróbujemy go podpisać. Tylko od razu zastrzegam, że nie daję mu więcej niż 20 tysięcy. Od razu zastrzegam sobie, wiecie, że żeby utrzymać te płace, bo jednak goście, którzy nas awansowali, najdroższy, znaczy najwięcej zarabia gościu niecałe 10 tysięcy. Więc spróbujemy, słuchajcie, go podpisać, ale tutaj bardzo rygorystycznie na to postawimy, dobra? 62 tysiące, będziesz kluczowym piłkarzem. I tak nie mam więcej niż 19 według gry. 30 lat kozak. Okej. Podoba mi się to. Mordo, daję ci mój max. Nie, to nie. No dobra, czyli Tomori. Dobrze, wszyscy piszecie Tomori, to Tomori. Powinno być nas na niego stać w tym momencie, więc szukamy sobie zawodnika Derby. Gdzie on jest? Tomori, cyk, zaproponuj podpisanie. Tylko on też musi zejść trochę z pensji, jakby no, nie damy typowi, no nie dam mu 30 tysięcy, no chyba rozumiecie, nie? Więc damy mu nasz max z nadzieją, że on się zgodzi po prostu. 4 lata. Stary, za 2 lata jak dobrze pójdzie, to 3 lata. Okej, okay, na 3 lata się zgodzi.
Okej, zobaczmy w takim razie Tomori, co tutaj. Nie chcemy ci dawać klauzuli. Masz nasz max gotowy, okej. Okay. Tomori. Możemy tak, dam ci 100 kafli, a resztę dam ci tu. I dam ci to tak, no i nie mogę ci dać inaczej, no. No niestety, jak widzicie. No nie damy rady, nie damy rady z Tomori, no takie życie. Tak więc czekamy chyba na tego Kose, czy Komose, czy jak on się tam nazywa i tyle, no nie ma innej opcji. I kończymy sezon. Bardzo dziękuję za kolejną dotację, Rafcio. Reven Morrison, kończy mu się kontrakt, myślę, że byłby to powrót na Wyspy Brytyjskie. No zobaczmy, tylko mógłbyś pisać o pozycjach, bo ja też nie wszystkich zawodników kojarzę, mimo że znam się na piłce. Więc ten. Zatem wiesz, jakby prosiłem. Ja bardzo doceniam dotację, tu nie zrozum mnie źle. Ale proszę, żebyście pisali jednego, dwóch zawodników, bo taka litania cała, to potem ciężko się z tym pracuje po prostu. Niech nam go obserwuje w sumie. Bo czemu nie? Dobra, więc zobaczmy sobie w tym momencie tego pierwszego typa, którego tutaj pokazałeś. I tyle. Co ja zrobiłem? A, nie ten analog. Możemy stąd wyjść? Gro, dziękuję. Dziękuję. Rebel, gdzie on grał w ogóle? Bo ja chyba kojarzę. To jest gościu, który chyba grał w tym. Nie, nie ma go nawet. A nie, Rebel, przepraszam. To jest gościu, który grał kiedyś we włoskiej? Ta, cały czas gra we włoskiej. Ma w sobie to coś, ale nie kończy mu się kontrakt. Ale nie kończy mu się kontrakt. Dobra. Tak więc słuchajcie, lecimy dalej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o zakończenie sezonu już, bo bądźmy ze sobą szczerzy. Do tego już jakby więcej nie zrobimy. Wyskautowaliśmy to, co mogliśmy. Cały czas nasze, pamiętajcie, zasoby nie są za duże, więc trzeba też na to spojrzeć w ten sposób, że robimy co możemy po prostu. Jeszcze parę raportów mamy z tych zawodników, których sobie tutaj chciałem sprawdzić. To jest ciekawa opcja na rezerwowego napastnika, chociaż trochę mało perspektywiczna, więc nie jestem przekonany. No dobra, więc lecimy dalej. Fajnie, Jakub, że byłeś. Doceniam, słuchajcie, ja wiem, że jest późno w ogóle już dosyć i tak jest was bardzo dużo, więc mega mi miło z tego powodu, słuchajcie. Mega mi miło z tego powodu. Dobra, robimy treningi. Griffiths mówi, trenerze, ja chcę się rozwijać, chcę pracować nad sobą, ja mówię, spoko. Musimy mu zrobić jeszcze trochę wytrzymałości, ale wygląda to wszystko coraz lepiej i mam wrażenie, że wskoczył update teraz zawodnikom, że bardzo szybko się zmieniła cena ogólna. Dobra, czekamy do ostatniego dnia okienka, do ostatniego dnia sezonu, a na dobrą sprawę to jest ostatnie okienko, takie, wiecie, o co chodzi, że nam się tutaj wszystko zmieni, jest jedna możliwość, ale w transferach możemy wtedy przejść do zawodników i spróbować podpisać tego gracza, jeżeli on już wrócił, a powinien już wrócić. Więc gdzie jest... proszę bardzo, wrócił i my w tym momencie... Fuck. Podpisali go. O skurczybyki. Ale wrócił i go podpisali. To nie jest zła cena, ale to są pieniądze, więc... No szkoda. Będzie trzeba walczyć, słuchajcie, o tych obrońców w przyszłym sezonie srogo. No ale oznacza to tyle, że już go nie podpiszemy. No mądrze to zrobili, słuchajcie, mądrze to zrobili. No ale co zrobić? Takie życie. Nadszedł koniec sezonu i musimy przyznać, że nie mogło być chyba lepiej. No nie mogło być lepiej. Jesteśmy mistrzami. 100 punktów, bezpośredni awans w pierwszym sezonie. I teraz czeka na nas Championship, czyli naprawdę... Będzie się działo.